Numer 8. Jędrzej Maćkowiak. Zawodnik reprezentujący klub Ancos rozpoczął karierę MMA w 2013 roku. Po trzech zwycięstwach podpisał kontrakt z KSW, gdzie w debiucie rozprawił się z Marcinem Gułasiem już w pierwszej rundzie. Podopieczny trenera Kościelskiego, który swego czasu uważany był za przyszłość wagi ciężkiej, był mocno rekomendowany chociażby przez ówczesnego mistrza Karola Bedorfa. Nie ukrywam, że będę go wspierał bardzo mocno i mam nadzieję, że będzie godnym następcą królewskiej kategorii i przejmie pas po mnie. Zdominuje tą wagę, absolutnie. Całą wagę ciężką zdominujemy, ja i Jędrzej. Maćkowiak w drugim występie w KSW zmierzył się z czołowym ciężkim w Polsce i znacznie bardziej doświadczonym Szymonem Bajorem. Jędrzej w tamtym momencie miał na koncie jedynie 4 walki, natomiast Bajor 20, z czego 14 zakończonych zwycięstwem. Po interesującym 3-rundowym pojedynku Maćkowiak nieznacznie przegrał decyzją sędziowską. Numer 7. Łukasz Rajewski. Były kickbokser rozpoczął karierę MMA w 2014 roku. Po dwóch wygranych walkach zadebiutował w KSW zaledwie 3 miesiące od pierwszego pojedynku. Jego rywalem został doświadczony Łukasz Chlewicki, który wracał do organizacji po prawie 10 latach. Zawodnik z Krakowa mierzył się z takimi rywalami jak Damian Maia, Paul Daly czy Vaso Bakocewicz i miał na koncie 15 walk, z czego 11 wygranych. Bilans Rajewskiego wynosił w tamtym momencie 2-0. Chlewicki, który na początku pojedynku został naruszony w stójce, wykorzystał swoje doświadczenie i przewagę zapaśniczo-parterową, wygrywając decyzją sędziowską. Numer 6. Jakub Kowalewicz. Dwukrotny zwycięzca amatorskiego pucharu KSW po wygranym debiucie związał się z najlepszą organizacją w Polsce. W debiucie pokonał Mateusza Dubiłowicza, a potem stoczył wygrany pojedynek na innej gali. W drugiej walce dla KSW skrzyżował rękawice z dużo bardziej doświadczonym Sergiejem Grecicho. Litwin miał wówczas na koncie 26 pojedynków, z czego 20 wygranych, natomiast Polak legitymował się bilansem 3-0. Mimo że Kowalewicz pokazał się z dobrej strony, ostatecznie przegrał starcie jednogłośną decyzją sędziowską. Numer 5. Mariusz Pudzianowski. Były strongman po dwóch wygranych w KSW wyruszył do Stanów Zjednoczonych na walkę z Timem Sylwią, który pokonał Pudziana w drugiej rundzie, sprawiając mu tym samym pierwszą porażkę w karierze. Po odbudowaniu się na gali KSW 14 w starciu z przeciętnym Butterbeanem, właściciele polskiej organizacji szumnie zapowiedzieli, że kolejny rywal Mariusza to światowa czołówka. Przeciwnikiem byłego strongmana okazał się być James Thompson, co było małym rozczarowaniem, mając na uwadze wypowiedzi szefów KSW. Mimo to Anglik był znacznie bardziej doświadczony zawodnikiem od Mariusza, bowiem jego bilans walk wynosił 15-14, toczył pojedynki na galach Pride czy Cage Rage i walczył m.in. z Alisterem Overeemem, Aleksandrem Jemielnianienko czy Kimbo Slice'em. Mariusz natomiast miał wówczas jedynie 4 pojedynki na koncie. Pudzian po pierwszej rundzie, w której rzucił wszystko na jedną kartę i był bliski skończenia walki, wyszedł do drugiej odsłony wycieńczony, ujawniając duże braki kondycyjne i został poddany trójkątem rękami. Numer 4. Marek Samociuk. Zawodnik z Białej Podlaskiej dostał się do KSW, wchodząc na ostatnią chwilę do walki z Izu Ugonochem. Reprezentant klubu Dziki Wschód, który 10 dni wcześniej wygrał pojedynek na gali IFM, pomimo ogromnego lania, jakie dostał w pierwszej rundzie od byłego pięściarza, ostatecznie odprawił w drugiej rundzie ciosami w parterze wycieńczonego Ugonocha. Samociuk, który stawiał dopiero pierwsze kroki w zawodowym MMA, w drugim występie w KSW zmierzył się z bijącym go na głowę doświadczeniem Michałem Kitą. Zabrzanin w tamtym momencie miał na koncie 34 pojedynki, z czego wygranych 20, natomiast bilans Marka wynosił 3-1. Kita zwyciężył ze znacznie mniej doświadczonym przeciwnikiem już w pierwszej rundzie po ciosach w parterze. Numer 3. Damian Janikowski. Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w zapasach, który od wielu lat planował przejście do MMA, na stałe przebranżowił się pod koniec 2016 roku, podpisując kontrakt z KSW. Jako że posiadał duże osiągnięcia w poprzedniej dyscyplinie, nie miał taryfy ulgowej i od początku mierzył się z przeciwnikami mającymi spore doświadczenie w MMA. Byli to jednak rywale średniej klasy, będący spokojnie w jego zasięgu. Kiedy zapaśnik legitymował się bilansem 3-0, organizacja KSW ogłosiła jego walkę z Michałem Materlą, którego rekord wynosi 26-6. Pomysł takiego zestawienia pojawiał się wśród kibiców już od kilku miesięcy i według wielu do tego starcia prędzej czy później musiało dojść. Sporo osób sugerowało jednak, że KSW się pospieszyło i różnica doświadczeń była zbyt duża, bowiem Janikowski miał na koncie zaledwie 3 walki, a Materla 32. Warto również wspomnieć, że na tamten moment Damian łącznie spędził w klatce niecałe 10 minut. W pojedynku widać było faktycznie ogromną różnicę doświadczenia, bowiem zapaśnik wykonał w nim sporo niekonwencjonalnych oraz niepotrzebnych ruchów i ostatecznie przegrał przez nokaut w pierwszej rundzie. Damian Kangur Janikowski. Numer 2. Marcin Różalski. Były kickbokser rozpoczął karierę MMA w 2011 roku w organizacji KSW. Za sprawą charakterystycznego wyglądu i mocnych wypowiedzi w mediach bardzo szybko zyskał sympatię wielu osób.
Bawcie się i zdychajcie, i róbcie pałę moim psom. Dzięki rosnącej popularności zawodnik po zaledwie 2 wygranych pojedynkach wystąpił w walce wieczoru gali KSW 18, która odbywała się w jego rodzinnym mieście Płocku. Rywalem Różala miał być legendarny kickbokser Jérôme Le Banner, co zwiastowało pojedynek pełen emocji i widowiskowych wymian w stójce. Francuz ostatecznie wypadł z walki 3 dni przed galą, ponieważ doznał pęknięcia łękotki, czego nabawił się podczas ostatniego treningu przed wylotem do Polski. Na zastępstwo wskoczył brat Alistaira Overeema, Valentin, który miał na koncie w tamtym momencie 61 pojedynków, z czego 32 zakończyły się na jego korzyść. Niedoświadczony Różal, mający zaledwie 2 walki w MMA, będąc w parterze, próbował podpinać dźwignię na stopę rywala, jednak tego samego spróbował Holender, który ostatecznie poddał Polaka w 3 minucie walki. Przed pierwszym miejscem warto wspomnieć o kilku pojedynkach ze starej ery KSW. Marcin Zontek na gali KSW 4, gdy legitymował się bilansem 2-1, poległ z Seanem Carterem, który miał na koncie występy w UFC, WEC, King of the Cage czy Pancrase. Jego rekord wynosił 36 wygranych, 13 przegranych, 7 remisów. Karol Bedorf na gali KSW 8, mając jeden zawodowy pojedynek, przegrał z Aleksejem Olejnikiem, legitymującym się wówczas bilansem 19-3. Daniel Dowda na gali KSW 9, mając bilans 3-1, przegrał ze wspomnianym wcześniej Olejnikiem, legitymującym się wówczas rekordem 28-4. Numer 1. Paweł Polityło. Pierwszy mistrz KSW kategorii koguciej Anton Racić zadebiutował w polskiej organizacji pod koniec 2017 roku. Jego rywalem pierwotnie miał być Anzor Azijew, jednak Czeczen wypadł 2 dni przed walką z powodu zatrucia pokarmowego. Zastąpił go debiutujący nie tylko w KSW, ale ogólnie w zawodowym MMA Paweł Polityło, mający kilka amatorskich walk i mocną bazę zapaśniczą. Racić w tamtym momencie miał na koncie 28 pojedynków, z czego 19 zakończyło się na jego korzyść. Kolosalna różnica doświadczenia i fakt, że Polak dowiedział się o walce z 2-dniowym wyprzedzeniem, będąc w pracy, stawiało go w pozycji underdoga. Polityło zgodnie z przewidywaniami przegrał starcie przez decyzję, jednak przebieg walki nie odzwierciedlał różnicy doświadczeń, ponieważ walka była niezwykle wyrównana, a werdykt niejednogłośny. 2 lata później, gdy Polak miał na koncie 5 pojedynków, po raz drugi zawalczył z Raciciem i starcie ponownie zakończyło się niejednogłośną, bliską decyzją na korzyść Chorwata. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.